Ewangelia według Jana, rozdział 11. Był pewien chory Łazarz z Betanii, z miasteczka Marii i Marty i jej siostry. Była to ta Maria, która namaściła Pana pachnidłem i otarła jego stopy włosami. Jej brat Łazarz zasłabł. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto ten, którego miłujesz, zasłabł. Gdy to Jezus usłyszał, powiedział: Ta słabość nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby przez nią był uwielbiony Syn Boży. Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. Gdy więc usłyszał, że jest chory, został przez 2 dni na tym miejscu, gdzie był. Potem powiedział uczniom: Idźmy ponownie do Judei. Uczniowie powiedzieli mu: Mistrzu, dopiero co szukali sposobu Żydzi, aby cię ukamienować, a idziesz tam ponownie? Jezus odpowiedział: Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli ktoś chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli natomiast ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w nim światła. Po tych słowach dopowiedział: Łazarz, przyjaciel nasz, zasnął, ale idę go obudzić. Wtedy jego uczniowie powiedzieli: Panie, jeśli zasnął, zostanie zbawiony. Jezus jednak mówił o jego śmierci. Oni jednak myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Jezus więc powiedział im wtedy wyraźnie: Łazarz umarł. I cieszę się ze względu na was, że tam nie byłem, abyście wy uwierzyli, ale pójdźmy do niego. Powiedział więc Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: Pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Jezus więc przyszedł i znalazł go leżącego już 4 dni w grobie. Betania była blisko Jerozolimy, oddalona około 15 stadiów. Przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po ich bracie. Marta wtedy, gdy usłyszała, że idzie Jezus, wyszła mu naprzeciw. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc powiedziała do Jezusa: Panie, gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Wiem, że i teraz o cokolwiek prosiłbyś Boga, da ci Bóg. Jezus powiedział jej: Twój brat zmartwychwstanie. Marta powiedziała mu: Wiem, zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatnim. Jezus powiedział jej: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto mi wierzy, choćby umarł, będzie żył. Każdy, kto żyje i mi wierzy, nigdy nie umrze. Wierzysz temu? Powiedziała mu: Tak, Panie. Ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boga, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, poszła i potajemnie zawołała Marię, swoją siostrę, mówiąc: Nauczyciel jest tutaj i cię woła. Ta, skoro to usłyszała, wstała szybko i poszła do niego. Jezus jeszcze nie wszedł do miasteczka, ale był w miejscu, gdzie go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu, pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła. Poszli za nią, mówiąc, że idzie do grobu, aby tam płakać. Gdy więc Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, widząc go, przypadła do jego stóp i powiedziała mu: Panie, gdybyś tutaj był, mój brat by nie umarł. Jezus natomiast, gdy ujrzał ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, będąc dogłębnie wzruszony i wstrząśnięty w duchu, powiedział: Gdzie go położyliście? Mówią mu: Panie, pójdź i zobacz. Jezus zapłakał. Wtedy rzekli Żydzi: Patrzcie, jak go miłował. Niektórzy z nich mówili: Nie mógł ten, który otworzył oczy niewidomemu, uczynić, aby i ten nie umarł? Jezus ponownie, będąc dogłębnie wzruszony w sobie, przyszedł do grobowca, a była to grota i kamień położony był na niej. Jezus powiedział: Podnieście kamień. Marta, siostra umarłego, powiedziała mu: Panie, już cuchnie, bo jest 4. dzień w grobie. Jezus powiedział jej:
Czy nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, zobaczysz chwałę Boga? Podnieśli kamień z miejsca, gdzie był umarły położony, a Jezus zniósł swoje oczy w górę i powiedział: Ojcze, dziękuję ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale to powiedziałem ze względu na stojący tłum, aby uwierzyli, że ty mnie posłałeś. Gdy to powiedział, zawołał głośno: Łazarzu, wyjdź stamtąd. Wyszedł umarły, mając zawiązane stopy i ręce pasmami płótna, a jego twarz była obwiązana chustką. Jezus powiedział im: rozwiążcie go i pozwólcie odejść. Wielu więc Żydów, którzy przyszli do Marii, widząc, co uczynił Jezus, uwierzyło mu. Niektórzy z nich odeszli do faryzeuszy i powiedzieli im, co uczynił Jezus. Zebrali więc arcykapłani z faryzeuszami radę i mówili: co uczynimy? Bo człowiek ten czyni wiele znaków. Jeśli go tak zostawimy, wszyscy mu uwierzą. Przyjdą Rzymianie i zabiorą nam miejsce i naród. Jeden z nich, Kajfasz, który był arcykapłanem tego roku, powiedział im: wy nic nie wiecie, nie bierzecie pod rozwagę, iż lepiej jest dla nas, żeby jeden człowiek umarł za ludzi, aby nie zginął cały naród. Nie mówił tego od siebie, ale będąc arcykapłanem tego roku, prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród. A nie jedynie za naród, ale żeby też w jedno zgromadzić rozproszone dzieci Boże. Tego dnia zaplanowali, aby go zamordować. Jezus więc już nie chodził jawnie między Żydami, ale odszedł stamtąd do pobliskiej pustkowia krainy, do miasta, które nazywa się Efraim, i tam przebywał ze swoimi uczniami. Była blisko Pascha Żydowska i wielu z kraju szło do Jerozolimy przed Paschą, aby się oczyścić. Szukali Jezusa i mówili jedni do drugich, stojąc w świątyni: jak się wam zdaje, pewnie nie przyjdzie na święto. Arcykapłani z faryzeuszami wydali przykazanie, aby jeśli ktoś się dowie, gdzie jest, żeby doniósł, aby go pojmać.